I oczywiście, ma z własnej strony kibusy i znowu dzieje się dym na Steamie. Znowu w ogóle ceny skrzynek sobie latają, wiecie, złotówka, nagle 6, nagle nie wiem, 50 groszy. Także porozmawiamy sobie o tym, widzicie na przykład skrzynia załamania: 34 groszy. No pewnie, no pewnie. No ale oczywiście nie da się kupić, bo Steam jest świetny. Ja, I love Steam. No ale generalnie wchodzicie w ekwipunek, gdzieś coś takiego To mnie strasznie denerwuje, ale no co. Bo kurde, wiecie, jakby chcę coś zrobić na, na Steamie, jakieś ruchy sobie pokminić I wczoraj mi na przykład ekwipunek działał, dlatego sobie powystawiłem rzeczy Te z moimi naklejkami e, Bo specjalnie jakby, no na tym też, że tak powiem, kręcę pieniądz e, Ale generalnie, wiecie, chcę sobie porobić jakieś ruchy No i po prostu nie mogę Bo nawet jak mi działa ekwipunek, to nie mogę wystawić skina, bo jest coś tam Przepraszamy, nie można w tej chwili wystawić, spróbuj ponownie później No ale cóż, zaraz sobie powiemy co i jak bo bayordery działają normalnie. Ja zapraszam Was na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. No i tutaj z moim kodem, czyli z kodem kebus. E, darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%. Także polecam, korzystajcie, bo fajne bonusiki. E, no i duży wybór skinów. E, także zerkajcie. No i niedługo będzie już losowanie na tego Odigielka, bo dwa dni zostały tylko tradebana, Także pojutrze losowanko. E, no i co? Przechodzimy sobie do Steam'a, bo kurczę klacz bardzo mocno wywalił. Gdy wejdziemy sobie na, w klacza, czekajcie. Do zobaczcie, 6,50, Bajordary po 6,24. E, także klacz to The moon zdecydowanie. E, po, po raz kolejny przekracza barierę szóstki. E, bardzo mnie to cieszy, bo ja klaczę akurat mam dużo. Skrzynia załamania to samo, może nie przekracza szóstki, ale wchodzi na pułap piątki, czyli chyba e, tak dokładnie jest to najwyższy moment, jeżeli chodzi o tą skrzynię. Także również na skrzyni załamania się dzieje bardzo dużo. I tutaj jakby apel do osób, które gdzieś tam te skrzynki trzymają, lub po prostu je mają. Jeżeli macie zainwestowane w skrzynki i założyliście sobie, żeby je po prostu sprzedać, Zresztą tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku, czyli kiedy sprzedawać inwestycje No to jeżeli sobie założyliście, to polecam je sprzedać A jeżeli wolicie po prostu trzymać jeszcze dłużej, na przykład na jakiegoś long terma, to trzymajcie Tak jak mówiłem wczoraj, każdy przypadek jest indywidualny, wszyscy wiemy No ale generalnie chciałem Was poinformować o takiej sytuacji, bo niektórzy wiecie, nie wiem, może są na wyjeździe czy gdziekolwiek Ale no dzieje się, to samo skrzynia strefy zagrożenia, zobaczcie Także Steam znowu przeciążony po prostu się dzieje. Czy, czy jesteśmy w stanie w ogóle wykorzystać jakoś to, że mm, są takie rzeczy na Steamie? No, niestety nie. Niestety nie, dlatego że nawet gdybyście chcieli zrobić Bajordery lub po prostu kupić skrzynkę, wchodząc i klikając kup, najwzwy, najzwy, najwzwyczajniej, najzwyczajniej w świecie nie będziecie w stanie. Ja może poczekam na jakąś ofertę typu, właśnie taką, wiecie, za parę groszy i zobaczymy, czy. Mm, czy będę w stanie to po prostu testować Chociaż tego co widzę, o klacz za 4,29 eee, No i zobaczcie sobie Że gdy wejdę w tego klacza Okej, okay, tutaj się już, że tak powiem eee, No ale zobaczcie Kupuję za 6,09 No generalnie dziwne rzeczy się dzieją eee, Te ceny się wyświetlają Raz są rzeczywiście, raz ich nie ma Także to jest generalnie śliski temat Dziwna sprawa eee, Ale no tak się po prostu dzieje eee, Także no znowu serwery Valve Dają dupy, ale informuję was o takiej sytuacji, nie jesteście w stanie jej w żaden sposób wykorzystać. Ale jest to info o tym, że są wzrosty, także to jest w sumie apel głównie do tych osób, które mają skrzynki. I co? Dzięki za oglądanie. Link do Discorda w opisie, trzymać się. Yo.